Dzień ostatni, tym razem zaczynamy vloga z domu, ponieważ no cóż, trzeba się stąd powoli wynosić. Jest posprzątane, jesteśmy spakowani i co najważniejsze, wyspani. Mieliśmy pójść spać ogólnie około północy, ale o wpół do pierwszej ogólnie skończyliśmy sprzątać. Także no nieciekawie. Później no telewizja była zbyt ciekawa też i poszliśmy spać jakoś po drugiej, więc no trzeba było wstać o wpół do siódmej. Piękne rzeczy, jedziemy na dworzec PKP Gdańsk Oliwa, później SKM-eczką do Gdańska Głównego i tam wsiadamy znowu w Pendolino. Dobra, obawialiśmy się, że nie zdążymy na pociąg, ale jednak SKM-ka nie zawiodła. Komunikacja miejska, autobusowa nie zawiodła, także teraz idziemy się przejść na dworzec i czekamy. No nie ugrałem, że bardzo mi się to podoba, że wsiadamy sobie do pociągu, a miejsca już na nas czekają. Mów co? Nie, ja chciałem tylko pokazać, jak się fajnie rozsuwa. So much. Tu się patrzę, bo to w obiektyw się trzeba patrzeć. Teraz to, że w ogóle się incepcja zrobiła. Tutaj ostrzeż, no to o. Dobra, no i dojechaliśmy do Warszawy Centralnej. No i dobra, moja podróż Pendolino się zakończyła. Zaczynamy teraz do sobie Elegium. Czekamy na flirta. No tu mnie chyba też z tego co kojarzę nie było. Byłem najprawdopodobniej tylko na Warszawie Zachodniej. No i prawda, kilka dni temu na Wschodniej. Ale no przyznam szczerze, że konstrukcja dosyć ciekawa. Piękne rzeczy, czekamy sobie dalej. A sobie wyszliśmy na zewnątrz, zobaczyć jak tutaj mamy otoczenie. To teraz może z drugiej strony obczaić złote tarasy. Dzisiaj po Warszawie raczej sobie nie pochodzimy, bo nie ma na to też zbytnio czasu, ale jest plan już na wycieczkę we wrześniu. Sobie przyjedziemy do Krakowa, do Warszawy na 2 dni i oczywiście w vlogach też będzie. Piękne rzeczy. Wiesz co, na której nam brażą datę takim czy... A jest? No, jest. Dobra. Cóż mogę powiedzieć? Flircik też jak najbardziej na plus. Wygodne siedzonka mamy, podłokietniki i tak dalej, także dosyć wygodne. Piękne rzeczy. Jak leci ten 150 jebany przez miasto. No. Bardzo fajne uczucie, kiedy jedzie się gdzieś obok samochodów, które sobie jadą powiedzmy te 5 dyszek, a my sobie ciśniemy 160. A tak, no ale fajnie. I możemy pomachać. Sobie stoimy w jakiejś dziurze totalnej, Żelisławice się nazywają. Nie ma zasięgu, dramat ludzki po prostu. I to 12 minut. Masakra. Po tamtej warzywnej stacji do Kielc jest ogólnie najgorsza droga, strasznie męcząca i śpiąca, bo niestety Kielce leżą na takiej warzywnej linii,
kolejowej, no i niestety tutaj jest ograniczenie do 9 tych miejscami, nawet do 50. Tragedia. Ogólnie tak już podsumowując, to mówiąc szczerze, kolej jak najbardziej na plus. Jeżeli ktoś narzeka, to najprawdopodobniej się tylko przejechał jakimiś telka albo innymi takimi, wiecie, liniami z przedziałami, tymi ze starymi wagonami i tym podobnym. Dobra, czas się chyba zbierać do wysiadania. Intercity Premium, Express Intercity i tak dalej. Ja najbardziej na plus. W sumie to poziom w sumie europejski, patrząc na prędkość, które osiągaliśmy na trasie poza tą, prawda? No, w moim mieście więcej ludzi niż na centralnej normalnie. Co? No. No co mogę powiedzieć, no. Pendolino na plus, flirt na plus, wszystko na plus. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!